Koszykarze Deki w minioną sobotę sprawili ogromną sensację, pokonując w Pelplinie lidera Suzuki pierwszej ligi Czarnych Słupsk. Beniaminek Skociewia grał bez kilku podstawowych zawodników. Mimo to zespół Bartosza Sarzały wygrał 83-82. Jeszcze 3 minuty przed końcem goście prowadzili różnicą 10 punktów. Zwycięstwo dał gospodarzom rzut za 3, oddany równo z końcową syreną. Było to 7. zwycięstwo Deki w tym sezonie. Zespół z Pelplina zajmuje 11. miejsce w tabeli pierwszej ligi. Posłuchajmy wypowiedzi na pomeczowej konferencji. My zaczęliśmy agresywnie. Od razu było pierwsze założenie, że mamy agresywnie wyjść. Trener miał plan. Między innymi kryłem Adriana Kordalskiego. Staraliśmy się, włożyliśmy mega dużo siły, mega dużo energii w to, aby drużyna przeciwna nam nie odskoczyła zbyt dużo, zbyt wysoko, co nam się udało. To, jak byli wszyscy zaangażowani, spowodowało, że to jest jeden z meczów, w którym wygraliśmy zbiórkę i nie straciliśmy zbyt dużo zbiórek w ataku, co bardzo cieszy i to jest właśnie efektem tego, jak bardzo byliśmy zaangażowani w ten mecz. To, jaka była energia na ławce i na boisku, doprowadziła do tego, że mecz się zakończył dla nas zwycięsko. Wymarzyłem sobie to zwycięstwo dla tych zawodników, którzy w ostatnim czasie odnieśli kontuzje, te poważniejsze, czyli Wojtek Dzierżak, Marcin Chudy. I jeżeli chodzi o moją osobę, to chciałbym zadedykować to zwycięstwo właśnie nim, bo będzie nam ich bardzo brakować. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o Wojtka, to nie będzie do końca sezonu, ale przez dłuższy czas. I mimo, że oni z nami nie byli na boisku, to byli z nami całym sercem i całymi gardłami. Jeżeli chodzi o mecz, no, podchodziliśmy do niego w bardzo okrojnym składzie. No i musieliśmy delikatnie pokombinować. Pomysły typu właśnie Kacper Burczyk, który krył Adriana Kordalskiego, Bartek Pietras, który również Adriana Kordalskiego przez moment krył i w zasadzie to był chyba dzisiaj zawodnik, przepraszam Kacper, ale chyba najlepiej kryjący Adriana w dzisiejszym meczu. No i w ataku musieliśmy troszkę zmienić naszą grę, poszukać naszych akcentów gdzieś indziej. Okazało się, że mamy zawodników, którzy jeżeli wierzą w swoje umiejętności, to potrafią naprawdę pociągnąć mecz nawet z takim zespołem jak Czarni Słupsk. Jeżeli chodzi o mnie, ja nie będę ukrywał, że pomimo tego, że graliśmy w okrojonym składzie od początku do końca, nastawiałem chłopaków na to, żebyśmy wygrali ten mecz, bo widzę jak pracujemy, widzę jaką drużyną obecnie jesteśmy, oczywiście niewybitną, ale widzę, że krok po kroku idziemy do przodu. I jeżeli będziemy podchodzić do każdego treningu, do każdego meczu w 100% skoncentrowani, tak jakby to był nasz ostatni trening w życiu i nasz ostatni mecz w życiu, to będziemy wszyscy zadowoleni z miejsca i z tego, jak się prezentujemy, z miejsca, w którym jesteśmy i z tego, jak się prezentujemy na koniec sezonu. Mimo, że wygraliśmy to spotkanie, my jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Czarni Słupsk są bardzo dobrym zespołem, który będzie walczył o awans do Ekstraklasy. A my się koncentrujemy na każdym kolejnym dniu.